Internet się ładuje i ładuje. Co by muzyczka była christmasowa. Filharmonia gra, przerywa. Pamiętajcie, że poziom gwiazdkowości jest bardzo pięknie nabudowywany przez muzyczkę i światełki i noski i reniferki i wszystko co wesołe i dobre. Dobrze, że Jelonek zawsze z wami. Witajcie moi kochani bardzo, bardzo serdecznie we w siódmym vlogu. Zaczynamy dzionek, pełna doza energii. Mamy dzisiaj niedzielę, dla was to jest poniedziałek, dlatego że vlogi są z dnia na dzień. A my w planach mamy wyjazd do manufaktury do Łodzi. Tak, Kitek, bez ciebie, dawaj ogonek. Z tego względu, że podobno jest tam jarmark świąteczny i podobno są światełki, więc my w te światełki będziemy jechać, co by wam światełki popokazywać i mam nadzieję, że będzie fajnie i będzie wesoło i będzie zabawa. Także trochę nastroju świątecznego wam tutaj dodamy. Nie tylko poduchy, które są świąteczne, ale również światełki, które świąteczne też azalisz są. Jako że Jule jest świętem światła, dlatego że narodzi się Bóg. Bóg światła, czy Mitra, czy Jezus, jak zwał, tak zwał, energetyka wzrostu światła, więc dlatego świecące choinki, dlatego świecące światełka, dlatego atmosfera, atmosfera, atmosfera. Także my lecimy i zobaczymy, co będzie można wam pokazać. Hej ho, hej ho, dawno nie było vlogaska z samochodu. No, bardzo dawno. Oj, manufaktura Rules, słuchajcie. Zobaczymy, jakie tam światełki dają. W poszukiwaniu światełków. Czekajcie, może jakoś was ustawił. I tak zaraz mi padniecie, jak będę jechać. Ale to. Jak padniecie, jak będziecie je, będziemy jechać. To piszczenie nie przejmujcie się, bo trzeba wyjechać ze zgarażu. Ze zgarażu trzeba wyjechać. Nie zahaczyć w płoty albo inne dziwne rzeczy. Trzeba zamknąć garaż. Teraz już jest. Jeszcze tak nie było. Słuchajcie, zawsze było spod bloku, ze spod bloku. Teraz po prostu garażowo. Słońce świeci, pogoda jest. Iście ciepło jesienna. Tu mamy trochę szalików, bo to wiecie, trzeba się zakrywać bądź częścią garderoby. Jest coś takiego. Będziecie tu drżeć, nie drżeć. Muszę w ogóle pomyśleć o jakimś dobrym łapaczu aparatu. Łapaczu! Wyjeżdżamy, jadymy. Tak, zaraz i tak padną, zawsze padną. Bo to nie ma tak, żeby nie paść, bo już próbowałam, a nie mam jakiejś takiej dobrej zaczepki właśnie na was, na aparat, żeby z wami pojechać. Uwaga, progi zwalniające. A, jeden przeżyty. Drugi nie przeżyty. Słuchajcie, pokażę wam jeszcze piękny dom, to znaczy wam Dorota pokaże. I tyle. Jeszcze nie. Słoneczko blikuje. Tak. O. Na rurcie. Nasz ulubiony dom. Tak, to jest taki. A z wesołych wieści samochodowych jest taka wieść, że iż światła tylne działają. Także hamowanko w pełni w porządku.
Dobra, daję wam buziaki, bo przeca się nie da. No tak, nie da się. Nie da się. Jedziemy. Na razie. Pa, pa. Chyba się dziś pali. No się pali. Się pali. Auto. Auto. O-o. Mam nadzieję, że już... No ale jaki płomień. OMG. Zaraz będą pewnie karetki, nie karetki. Tak, mam nadzieję, że już ktoś zadzwonił. Na pewno ktoś zadzwonił z tego, co są bliżej. O, ale że akurat ja wiem. Trud. Przez chwilę widziałam ten płomień mocno. Nie wiem, czy w ogóle będziemy jakoś przepuszczeni. Nie chciałabym być w skórze tego ktośa tam. Ludzie, nie blokujcie drogi. No właśnie, przecież... Och... Kierowcy się spieszą wiecznie. Czy my tu dla rozrywki stoimy z boku? Trąbią wszędzie, nie? Ojku, żeby nie jest. Dokładnie. Ale nie, to się... Tam się tyło jak za okno. Bo nie wiem, czy będzie tu karetka jechała, czy tam. No właśnie, ale... To i co? Idziemy do ogonka. Tam ktoś tak klawiruje, się wbijają. Idioci. Ale jakiś wydłuż. Zczyna paliwo. Podjeżdżajcie bliżej. Bliżej jeszcze tam, tak. Wejdźcie pod maskę.
Patrzę, jakie mamy ładne światełka. Jak manufaktura jest wystrojona. Jesteśmy na górze. Dziewczyny idą. A potem plac będzie nasz. Jarmark jest, jakieś budki są, tak zobaczymy, co jest na jarmarku. Super. Zimno. Jesteśmy na rynku manufaktury i idziemy zobaczyć na choinkę i na bazarek, co dają jarmark. Pokaż. Bardzo dobre. Ja mam grzańcowe. Też mam grzańce, ale to są królowe. Grzańce masz takiego? Ja mam orzechowe. Są różne. Ogólnie pyszne. Jakiego? Pierniczkowego. Aha. Przed manufakturą stoją wozy. Wozy auta. Mamy dużego King Shake'a. Super.
No, to taki, taki bym się do domu nie zmieścił. Jestem pełna podziwu dla wielkości gościa. Kół. A manufakturka jest tak oświetlona. Proszę bardzo. Robimy sobie wieczorną, pyszną kawusię. Będzie inka korzenna. Polecasz? Bardzo, bardzo polecam tę babkę. Przyszłam się z Wami pożegnać po intensywnym dniu, właśnie jesteśmy po rytuale vlogmasowym, ja jeszcze mam trochę roboty, trochę nagrywek, trochę pożegnania właśnie, żeby złożyć dla Was następnego vloga na jutro i oczywiście w ramach atmosfery i wyciszenia życzę Wam miłej nocy, miłego dnia jeszcze, bo to będzie dzień, kiedy będziecie oglądać. Pamiętajcie, że zawsze o 15 wchodzi vlogmas, a o 21 vlogmas magiczny, czyli działamy magicznie. I akurat w dniu, kiedy to oglądacie, będzie rytuał. Dobrze, że mam rozpiskę. Tak to bywa. No i co? Ja lecę do pracy, a Wam życzę wielkiego poziomu gwiazdkowości.